Teksty Stela. Joasiu, przyjechałaś na koniu? Nie, na koniu przyjechała Jolka, a jak wiadomo, no, nad koniem trzeba umieć zapanować, bo jak to mówią, psu, koniu i chłopu się nie ufo. No generalnie o tym... Zaprotestować. Jak to powiedziałeś? Psu, koniu i chłopu się nie ufa? Dlaczego? Jak to jest? Dlaczego? Co ty w ogóle mówisz? No dla zasady, to są wszystko dzikie stworzenia i im ufać no nie należy, Jacku. No przecież Godomy nie od dziś i powinieneś wiedzieć takie rzeczy. Proszę. Właśnie, właśnie. Giewont też zaprotestował, że tutaj jakieś takie... Mi można ufać. A twojemu chłopu? No mojemu chłopu zasadniczo też ufam, no ale nie powiedzcie mu tego, bo mu się w zadku poprzewraca potem i będzie jeszcze coś kombinował. Ale generalnie no zasada ograniczonego zaufania nie tylko na drodze i no wszędzie. No dobrze, niech ci będzie. Powiedz mi, tutaj zasada ograniczonego zaufania nie obowiązuje, bo jesteśmy na festiwalu. Co to jest? Powiedz. To jest drugi Festiwal Historii Słowiańskiej Śląska Cieszyńskiego, organizowany przez Wielkomorawską Grupę Rekonstrukcji Historycznych Leszy. Ja wiem, że tego jest dużo do zapamiętania, no ale trudno. Oczywiście, może zaraz się znowu odezwie na potwierdzenie, bo on czasami rozmowny bywa, ale chyba się Borok zawstydził. Generalnie można tutaj zobaczyć namioty, przenosimy się do średniowiecza, jest to rodzaj żywej lekcji historii. Jak widać wszyscy jesteśmy ubrani, no poza Jackiem, który przyszedł tutaj z doskoku, jesteśmy ubrani w historyczne stroje, staramy się odtwarzać jakby epokę, w moim przypadku i obecnej tutaj Jolki jest to X wiek, z tym, że ona jest wikingiem, ale też się zrobiła na chłopa, więc to... Okej, dobra, to idziemy na chwilę do X wieku, bo ja jestem z lat 90. Joasia jest ze średniowiecza, a ty jesteś z którego wieku jeszcze raz? Z X. Z X. Jak się czujesz z tego X wieku? Dobrze. A rozumiem, że to jest twój koń i go masz po prostu w pokoju, sobie się nim opiekujesz? No prawie w pokoju, w stajni bardziej. A, okej. Od jak dawna jesteście razem? 5 lat. Jest grzeczny Giewont? Właśnie widziałem, że wszystkie psy wystraszył, jak wjeżdżałaś na wzgórze zamkowe. Troszkę duży, przerośnięty. I uprzyty jak osioł. Ale bardzo, bardzo uprzyty jak osioł, a poza tym bardzo, bardzo grzeczny. Straszne rzeczy mówią o nim. Dobrze, a co tam masz w kubku i dałaś to Joli? Nie mogę powiedzieć ze względu na ustawę o wychowaniu w trzeźwości. Tak, oczywiście, to jest takie mleko z pianką. Dobrze, to w takim razie będziecie tu, rozumiem, 3 dni, tak? Cały weekend? Tak, generalnie jutro, czyli w sobotę będzie ta część najbardziej atrakcyjna, będą zawody łucznicze, będą pokazy wojów. No i Jolka dzisiaj się już będzie zbierała razem z szanownym panem Giewontem. No i nie przemęczajmy tego konia, który na ogół jest chowany w cieplarnianych warunkach, więc jutro już się nie pojawi. Dzisiaj to taki smaczek. W niedzielę będą jeszcze rozdania nagród, podziękowania i później wioska się będzie zwijała, więc najlepiej odwiedzić nas w sobotę. W sobotę, bo w sobotę będą walki, będzie kuchnia. Giewonta co prawda nie będzie, niech odpoczywa na spokojnie. Będziecie też gotować tutaj też i walczyć i co, muzykować? Co będzie? Oprawę muzyczną zapewnia Wrocławski zespół Żniwa. Oni tutaj będą cały jutrzejszy dzień i będą dla nas grali. Nie będzie jednego konkretnego koncertu wieczorem, tylko po prostu będzie wioska słowiańska ze słowiańskimi, folkowymi, może bardziej rytmami, bo słowiańskie to jest może za dużo powiedziane, ale na pewno ze słowiańskimi naleciałościami. Okej, no dobrze, no to powiedz mi jeszcze, Joasiu, ty jesteś przez 3 dni. Chcesz coś powiedzieć jeszcze? Nie, Giewont jest już zmęczony i mówi, żebyśmy poszli do domu albo się schowali do tych namiotów. No to co, idziemy do namiotu, czy jeszcze tutaj będziemy coś robić? Jeszcze może pokażę ci wszystkie nasze atrakcje i później porozmawiamy również z Mirką i Wilkiem, czyli organizatorami dzisiejszego wydarzenia. Super, dobrze. No to w takim razie będziemy szli i będziemy sobie pokazywać, co tam dalej i będziemy Państwu pokazywać i zapraszać tutaj na wzgórze zamkowe. Jak to się ładnie nazywa? Co to za wydarzenie? Drugi festiwal? Drugi Festiwal Historii Słowiańskiej Śląska Cieszyńskiego. Drugi Festiwal Historii Słowiańskiej Śląska Cieszyńskiego. Super.